Odpowiedź jest krótka. Nie warto. Uważam, że opompowanie z azotem to z buty jest to tak naprawdę ściema, ponieważ jest to tylko i wyłącznie dopompowywanie azotu do koła, które jest powietrze. A przecież powietrze to właśnie głównie azot. W powietrzu jest 78% azotu, reszta to jest tlen i bardzo małe domieszki innych gazów i pary wodnej. Dlatego jeżeli już pompować azotem, to tylko z tak zwanej przetwornicy, która najpierw wysysa powietrze z opony, tworzy próżnię, a następnie pompuje koło właściwym gazem. Azot nie zmienia swojej objętości pod wpływem temperatury i jeżeli się nie zmienia ciśnienie w oponie, wtedy ta opona po prostu się zużywa wolniej. Producenci sprzętu służącego do nabijania opon azotem twierdzą, że ich technologia wydłuża żywotność ogumienia nawet o 20%. Według doktora Krzysztofa Petelczyca z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego to marketingowe hasła bez pokrycia. Każdy gaz rozszerza się wraz z temperaturą. Ciśnienie w związku z tym musi wzrastać wraz z temperaturą. Czy to jest azot czysty, czy to jest powietrze składające się w większości z azotu. Żadnych korzyści finansowych z pompowania kół azotem nie widzą także menadżerowie flot samochodowych, którzy na swoich komputerowych wykresach potrafią wychwycić każdy możliwy do zaoszczędzenia grosz. Z naszych badań wynika, że jest to ekonomicznie nieuzasadnione. To jest tak, jakby floty samochodowe miały użytkować samochody i lać paliwa premium, czego też nie stosują. No nie stosujemy, gdzie będziemy z bańkami z azotem jeździć, wiesz? Z nitro to jeździmy, wiesz? Stuprocentowym azotem swoich kół nie pompują także drifterzy. Lubią azot, ale w postaci podtlenku. To jest akurat taka metoda mało praktyczna. U nas ten przemiał opon jest na tyle duży, że nie do końca miałoby to aż takie zastosowanie. Zastosowanie ma na przykład w motocyklach, bolidach Formuły 1 czy chociażby samolotach, gdzie opona musi być naprawdę wytrzymała. Napompowanie kół azotem zmniejsza prawdopodobieństwo wybuchu, tudzież podtrzymania ognia, tak? Azot gasi ogień, nawet jeżeli on się pojawi. Mówiąc najkrócej, na azot nie warto się napalać, a za 20 zł zaoszczędzone w zakładzie wulkanizacyjnym można kupić prawdziwą gaśnicę. Mateusz Skwirut, raport.